Cześć, witam w swoim kanale. Dzisiaj film o pomidorach. Jak widzicie, moje dość ładnie kwitną. Mam nadzieję, że też ładnie będą się zapylać. Będzie duży plon. A w tym filmie chcę Wam powiedzieć o bardzo ważnym zabiegu, jaki należy wykonać przy każdym pomidorze, przy którym zobaczycie taką oto zmianę. A mianowicie spójrzcie. Tutaj mamy początek grona, a z grona wyrasta nam liść. I co w takiej sytuacji zrobić? Ogólnie, jak sama nazwa wskazuje, jest to grono, więc tu nie powinno być nic innego poza kwiatami, potem pomidorami zawiązanymi, a więc takie coś należy bezzwłocznie usunąć. No. Od razu odpowiem na większość pytań, czy każdy pomidor ma tendencję do takich, do wypuszczania liści na gronach. Otóż nie. 2 lata temu miałem pomidorki, które w ogóle na tą przypadłość nie miały takiej przypadłości. No ale jak możecie zauważyć, te ogólnie to jest, zaraz Wam powiem, bo jedna pani się pytała, to jest odmiana Benito. Mają tendencję właśnie do dostawania liści na gronach i niektórzy sądzą, żeby je zostawiać, bo to jest większa masa zielona, większa. Zatem i spójrzcie, tutaj usunąłem nie dość, że wilka, to nawet na wilku grono kolejne również miało już liście, że to jest więcej masy zielonej, czyli materii, powierzchni, która będzie odżywiała nasze te pomidorki. Jednak jest to błędne. Grono jest tylko do owocowania. Tak więc takie liście należy bezzwłocznie usunąć. Pomidorom się nic nie stanie, jak usuniemy te liście, a tylko im pomożemy. Są to po prostu cechy gatunkowe krzaków pomidorów, odmian niektórych. No, na które musimy po prostu zwracać uwagę. Z tego, co możecie zauważyć, to na pierwszych 2 gronach w ogóle tego nie było problemu. Pojawiło się na 3. Tutaj też już zaczyna się pojawiać, jednak na tych małych nie będę usuwał, ponieważ tu jest przewodnik, więc ja go sobie wyprowadzę. Zobaczymy, jak to się sprawa rozwinie. No ale na takich, jak już pokazałem tam na początku, jak już macie pewność, to bezzwłocznie to usuwajcie. Tutaj w odpowiedzi jeszcze, że krzaki są słabe. Czy były słabe? Spójrzcie. Pięknie rosną, pięknie się rozrastają. Nie ma z nimi najmniejszego problemu. Tam mam posadzone w gruncie. Wiadomo, one są mniejsze, ale taka to jest specyfika uprawy w gruncie, że tam jest chłodniej, są troszkę gorsze warunki, no i pomidory tak samo dobrze nie rosną. Tutaj mam z kolei wsadzone inne odmiany pomidorów, ale o tym może w innym filmie powiem parę słów. Tak więc nie przedłużając, jeśli zobaczycie liście na gronach, natychmiast je usuwajcie, nie pozwalajcie, żeby one rosły, ponieważ pomidor niepotrzebnie traci energię na wzrost czegoś, co i tak należy się pozbyć jak najszybciej. Tak więc mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.